Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Haxo TV się kłania, a to będzie recenzja zestawu Kobi nowego, którego jeszcze nie ma, ale zaraz będzie niedługo, ja Wam mówię, wymyślą. Dobra, dosyć tych sucharów, tak poważnie przejdźmy do sedna sprawy, ja sobie mojego paka odłożę, a mianowicie dzisiaj zajmiemy się czymś, co lubicie, czyli unboxing. Zanim przejdziemy do unboxingu, chciałbym zaznaczyć, że paczka jest większa niż zakładałem. Ale dobra. Gdzieś tutaj tak, mam nożyczki, to jest prawda. Spróbujemy je sobie otworzyć tę paczuszkę tymi oto nożyczkami. Wszystko opowiem, nie wiem, światło jest tak mocne, ale wybaczcie. Chcę, żeby było wszystko dobrze widoczne. Tutaj jest takie płótno położone, żeby moje biurko nie było widoczne zbyt mocno. Tu nic nie widać. Tu wszystko jest ładnie, tam wcale mi farba nie odprysła. Dobra, bierzmy się za rozrywanie tego. Tu mi nożyczki trochę pomogą. Paczuszka jest większa. Zobaczmy, co mi tutaj spakowali. Aha, zakupy zrobiłem na kwotę 350 zł. No nie. Aha, to ty już widzę, że jakieś pudło po innych zestawach jest. Dla zainteresowanych zakup robiłem w Wosoksie. Link do sklepu macie w opisie filmu, także możecie sobie tam luchnąć. Ale co najważniejsze, nie było drogo, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem akurat, jakie są ceny u innych, ale pierwszy raz zdecydowałem się na zrobienie zakupów w Wosoksie, czyli ogólnie u kogoś innego niż na stronie Kobi. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Dobra, folię wywalimy. No i dobra, i co tutaj mamy? Tutaj mamy, na pewno przyda się nam nożyk. Nożyka nie widzę, gdzieś mi nożyk wcięło. Znałem życie się, bawiłem klockami i coś odczepiałem tym nożykiem, ale jednak mam nożyk. Dobrze, przetnijmy sobie tutaj ceremonialnie folię. Przepraszam, może to wezmę, tą lampkę wyłączę. Będzie najlepiej, bo ona tu świeci, przeszkadza. I co zamówiłem? No, zamówienie jest duże, bo będą tutaj aż dwa czołgi, z góry tutaj uprzedzam. Już mnie troszeczkę paczka zaskakuje, pozytywnie oczywiście. Przede wszystkim takie śmieci, standard, Wosok już to raz kiedyś mi wysłał, to trzeba to, inne rzeczy. I tak, na początek zacznijmy skromnie. Zamówiłem zestaw figurek. Dobra, chociaż wysłał. Dobre. Figurki, zestaw, D. Ja potem będę jeszcze pokazywać. Figurki, zestaw D, standard. Oczywiście nie może zabraknąć ZIS, armaty. 76 mm. Proszę, jest armatka. Wiem, moja kamera jest nadająca się do śmieci, ale wybaczcie, mam tylko tako. Dobra, tu jest ważna rzecz. Wosoks, dobra, to jest kwitek. Zacznijmy teraz od czegoś większego. Znaczy, to będzie w sumie takie same. Flaczek, jeden flaczek. Drugi flaczek, bo dwa zamówiłem. Dlaczego dwa? Ano buduje bitwę o Berlin na konkurs Kobikowskiego i mi się takie coś przyda. Na pewno nie może zabraknąć w takim czymś Opelka z działkiem. Chyba podejrzę, co to było, żeby się powiedzieć. Flak 38. To jest oczywiście pojazd przeciwlotniczy. Ja to, te zestawy, które już widzieliście, będę odkładać, żeby tutaj Wam nie zasłaniały. Fajną sprawą jest, zaraz Wam pokażę, to jest niespodzianka od Wosoksu, widzę. To jest tak, Panzer 4, to jest ta nowsza wersja
Z miłą chęcią go złożę, z miłą chęcią zobaczę, czy to działa, jakie jest wielkości i pewnie będę się zajmował zmniejszaniem tych pojazdów obydwu. I jeszcze jest jeden czołg, zestaw 450-klockowy, czyli spory, Pantera z Wota. Ta Pantera już dawno chciałem ją kupić, teraz się zdecydowałem na taki zakup. Zobaczymy, jak to będzie się składało. Podobno jest fajny model. Ja lubię fajne modele i też prawdopodobnie będę ten czołg zmniejszać, ponieważ znając życie, Kobi zrobiło go takich rozmiarów, że masakra, i podejrzewam, że będzie za duży względem mojego Mausa. No i co to za niespodzianka? No niespodzianka od Wosoksu, oczywiście nie mogę zabraknąć czegoś związanego z tematyką Bitwa Berlin, bo to jest dosyć popularne u nas. Bitwa o Berlin numer 38. Jest to taka pewnie niespodzianka z racji tego, że powiedziałem właścicielowi Wosoksu, żeby wykazał się kreatywnością w paczce. Oczywiście kreatywność ta dotyczy tego, że Wosox ma takie coś, że jak zamawia się przez Facebooka, to jest 5% zniżka. Ja mówię to tą 5% zniżką, coś tam mnie proszę zaskoczyć czymś. I zaskoczył mnie tym. Także myślę, że to jest dosyć ciekawa rzecz. Jeszcze dostałem jedną ciekawą rzecz, to jest też kwitek jakiś. I tutaj jeszcze mam katalog Kobi, chyba ten nowszy. Chyba, pewności nie mam. Sprawdzę coś. Znaczy tutaj jakieś modele sobie sklejane. To nie moja działka, ja lubię modele do składania. Dzisiaj na kanale powinien pojawić się filmik z moim mokiem na konkurs, oczywiście wiadomo kogo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić ewentualnie pokaz modeli, tych modeli, jakie złożę. Oczywiście o ile nie wkurzę się i od razu ich nie przerobię. Chociaż możliwe, że przerobiono, od razu będę też robić jakiś może materiał z tych przeróbek. Więc jak coś, to Was zapraszam. Oczywiście wyraźcie się w komentarzach na ten temat, czy chcecie taki materiał, czy nie. Ja postaram się go wrzucić, jeżeli będą chętni, to jak najbardziej zrobię taki materiał. Jak gdyby ja na YouTubie mniej się udzielam, ponieważ mam dużo zajęć i wolę budować z klocków niż albo robić jakieś tam swoje projekty, niż nagrywać na YouTubie. Ale jeżeli ktoś będzie chętny tam oglądać takie rzeczy, z miłą chęcią przygotuję taki materiał dla tej osoby i jeżeli coś, to śmiało tutaj w komentarzach możecie pisać, czy się to Wam podoba, czy nie. Oczywiście unboxingi też, jeżeli chcecie, to mówcie mi, że chcecie unboxingi. Jak będę kupował jakieś klocki czy coś, to będę to robił i będę Wam pokazywać, co kupuję. Będę mówił, jaki jest tego koszt, czy to się opłaca, czy nie, i tak dalej, i tak dalej, takie pierdolone. Powiem tak, cena nie jest duża. Szczerze, cena jakoś nie była specjalnie duża, jak za tyle zestawów. Chociaż wiadomo, że no pewnie można by było co nieco kupić taniej, jakby dobrze się poszukało, ale ja akurat nie miałem czasu i szczerze powiedziawszy, jakoś ta cena i tak mnie bardziej zachęciła i ta zniżka, także to wyszło na plus raczej. Zobaczymy, czy nie będzie tutaj jeszcze unboxingu reklamacji Kobi, ponieważ złożyłem reklamację na rączki i w tej reklamacji zaznaczyłem też, że byłoby fajnie, jakby w ramach przeprosin wysłali kółka. Jakie kółka? Już tłumaczę Wam, jakie kółka, ale zaznaczam, że to może być trochę błahe, ale ja chcę te modele wszystkie pozmniejszać i zależy mi na tych kółkach i na gąsienicach, ale gąsienice już nie wyłudzałem, ale kółka wyłudziłem i zobaczymy, czy wyślą. Mam nadzieję, że Kobi wyślę, bo ja bym chciał tego opelka zmniejszyć do rozmiarów mniej więcej takich. Dla porównania koło prawdziwego Opla, tego Opla, co robiło Kobi, jest no nieporównywalnie większe. No nie oszukujmy się, że te figurki przy takim Oplu wyglądają jak chłopce, nawet gorzej. Pokażę coś w ogóle. Nie, ja jak gdyby nie mam nic do modeli Kobi, bo one są jak najbardziej uzasadnione, że są takie duże,
ale ja jako, że planuję nagrywać na filmiki typu animacje, nie mogę sobie pozwolić, żeby w animacji były tak wielkie pojazdy, bo jak ja zacznę robić animacje z czołgami, to się to skończy źle, bo ten czołg będzie wyglądał śmiesznie przy takim Oplu. A nie oszukujmy się, że ja będę skupiał się głównie na siłach niemieckich i na pokazywaniu armii niemieckiej, głównie na tych filmikach. Nie dlatego, że jestem jakimś nazistą, po prostu lubię armię niemiecką z okresu II wojny światowej. I nie oszukujmy się, że Niemcy bardzo mocno technologię popchnęli do przodu. Wiele badań, które były prowadzone przez III Rzeszę, doprowadziło do tego, że w dzisiejszym świecie mamy taki świat, a nie inny, i wiele nowych technologii opracowali, m.in. rakiety, czego nie było wcześniej. I dlatego mam taką sympatię do pojazdów niemieckich i do technologii niemieckich. Dobrze, ja już będę się z wami żegnać. Zapraszam was jeszcze na materiał odnośnie mojego moka na konkurs komikowskiego. Tam będzie już jakaś animacja, także będzie można sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało, biorąc pod uwagę to, że nie mam kamery. Nagrywam obecnie kamerką internetową. Makietę nagrywałem, znaczy animację nagrywałem kamerą 720p, tabletem. I mam nadzieję, że ten obraz nie będzie jakoś koszmarnie wyglądał, a animacja będzie w miarę sympatyczna. Najgorsze problemy sprawia piechota, bo wyanimowanie piechoty jest największym problemem tak naprawdę. Dlatego unikałem tematu piechoty, ale jeszcze dzisiaj dogram nową scenkę właśnie z tym moim paczkiem. Z tą małą armatką dogram dzisiaj scenkę. Ja wiem, że mało widać, ale tu światło mam strasznie duże. I to takie nieregularne, które bardzo, bardzo mocno przyćmiewa wszystko. Tu mam okno z tej strony. Pokażę, tutaj z tej, tam ręka, tam paluch, tam. No i jeszcze odpowiem na jedno pytanie, które ktoś mi zadał na pierw. Dlaczego nie pokazuję ostatnio gęby? No powiedzcie wy mi szczerze, czy chcielibyście oglądać nieogolonego faceta, który jest w wieku dojrzewania? No raczej nie. Także na razie mojej mordki nie zobaczycie. Także trzymajcie się, cześć i na razie, i wiem, że się rozgadałem, że zanudzam, ale spokojnie, będę was jeszcze męczyć unboxingiem. No i wyraźcie się w komentarzu, jak się podoba wam moja nowa forma. Do widzenia.